właśnie rozpoczęła się przebudowa ulicy Chmielnej, która potrwa do końca aktualnego roku szkolnego, czyli będzie oddana do użytku na wakacje 2024. O tym, jak ta inwestycja będzie wyglądać i jak to wyglądało przed jeszcze rozpoczęciem pierwszych prac budowlanych, w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, jestem Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Materiał, który na zmontowanie czeka już od czerwca, więc co prawda ujęcia macie jeszcze z ładnej Warszawy, kiedy było ciepło, zielono i wspaniale i każdy chciał wychodzić na dwór, a nie tak jak teraz, to w dzisiejszym filmie opowiem Wam o tym, co teraz też już się dzieje, czyli zobaczymy tam na ujęciach z listopada, jak to wyglądały pierwsze prace na ulicy Chmielnej, bo dokładnie w listopadzie, a dokładniej to 8 listopada dosłyszyły pierwsze prace przy przebudowie ulicy Chmielnej, już tak faktycznie w terenie. Natomiast w dzisiejszym filmie głównie opowiem Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o projekt i co tu faktycznie się zmieni, ile tej zieleni będzie, co się zmieni również poza ulicą Chmielną, bo w ramach tej inwestycji też jest realizowana przebudowa ulicy Brackiej od placu Pięciu Rogów w kierunku Alei Jerozolimskiej, co też jest na plus według mnie, no i trochę tych elementów i trochę tych aspektów tutaj będzie zmienione, głównie jeżeli chodzi o wjazd, głównie jeżeli chodzi o tą zieleń. No i właśnie, a propos tej zieleni, może Wam w sumie opowiem, co tu się zmieni. To tak, po pierwsze zwróćcie uwagę, co po lewej stronie się znajduje. Drzewa. I one pozostaną. Natomiast kawałek dalej jest taki mały parking pod kininem Atlantic. On zniknie. Będzie pozostawiona parę kopert dla osób z niepełnosprawnościami, natomiast obok pojawi się nowa mała fontanna, coś czego wcześniej zupełnie nie było. Połączenie z Marszałkowską będzie dokładnie takie same jak wcześniej, czyli przez domy, a właściwie pod domami towarowymi centrum. Tutaj też w przyszłości, jako kawałek dalej, tam przy ulicy Złotej ma powstać przejście dla pieszych przez ulicę Marszałkowską, ale tak jakaś cisza w eterze a propos tej inwestycji. Natomiast patrząc z tej strony, to tak, po pierwsze same połączenie z pasażem Wiecha, czyli ten skwer, który się znajduje po lewej stronie, będzie przebudowany. Pojawi się faktycznie więcej zieleni. Nie będą to te drzewa, które zostały wycięte w latach 90. niestety, ale będzie tego więcej. Pojawi się też jedna przestrzeń, a właściwie jedno miejsce parkingowe dla lokali handlowych w okolicy i do obsługi tego wielkiego budynku, bo nie ma żadnego innego parkingu, pomijając to jedno miejsce, które tutaj będzie im wydzielone. To trochę mało, ale niestety cały parking zostanie zlikwidowany, który tam się aktualnie znajduje. Pomijając to, oczywiście mnóstwo nowej zieleni się pojawi. No i drzew. Drzew nie będzie aż tak dużo, natomiast będą porozrzucane w różnych miejscach ulicy. Dlaczego? Ponieważ trzeba pozostawić tak tą zieleń ustawioną, aby po pierwsze było widać całe budynki. Wiem, że niektóre wyglądają tragicznie, ale o tym powiem na sam koniec filmu. Natomiast pomijając to, że niektóre wyglądają źle, to inne wyglądają trochę lepiej. Więc ciekawe elementy architektoniczne będą odsłonięte. No i też musi być pozostawiona przestrzeń dla lokali handlowych, jeżeli chodzi o ogródki gastronomiczne. I dla nich też będzie tutaj wyznaczona przestrzeń. Natomiast jeżeli chodzi o same drzewa, to tak, samych drzew tutaj będzie dosyć dużo. Na samej ulicy Chmielnej to jest 95 nowych drzew. Na ulicy Brackiej to jest 38 drzew. Pomijając to, pojawi się tutaj 9,5 tysiąca krzewów, 8,5 tysiąca bylin. No i tak jak powiedziałem, drzewa będą tak poustawione, aby po prostu nie zasłaniać istotnych elementów elewacji budynków oraz umożliwić funkcjonowanie ogródków gastronomicznych. Natomiast co ciekawe, na samej ulicy Chmielnej też się pojawi dosyć dużo nowych ławek, ław wieloprzestrzennych i krzeseł miejskich. Czyli będzie to wszystko umeblowane. Takich obiektów będzie 64, jeżeli chodzi o ulicę Chmielną. Przed chwilą widzieliście tam jeszcze ten jeden skwer, który będzie tutaj zrealizowany, a właściwie całkowicie przebudowany. On będzie zupełnie po nowemu. Ja dużo nie będę nagrywać o nim w dzisiejszym filmie, nie zobaczycie, ale tam też całkowicie wszystko będzie przearanżowane. Wszystkie miejsca parkingowe znowu ponownie znikną. Pojawią się tylko i wyłącznie koperty dla osób z niepełnosprawnościami i tak to będzie zrealizowane, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Dużo gorzej, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, będzie na ulicy Brackiej, bo tam de facto wszystkie miejsca parkingowe zostaną zlikwidowane. A tam jest dosyć dużo miejsc tych parkingowych, zresztą za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Przerzucamy się teraz na ulicę Bracką, a właściwie nad plac Pięciu Rogów.
No, plac pięciogłów całkiem ładnie mi się prezentuje. Te jajo też dosyć ciekawie wygląda z góry. To jajo niebieskie, już nie wibruje niestety, ale cały czas wydaje dźwięki ciekawe. Ja zawsze jak chodzę obok, to sobie posłucham jego, jak mam chwilę czasu. Natomiast tutaj ulica Bracka. Tu pojawi się mnóstwo zieleni. Miejsca parkingowe tu będą całkowicie zlikwidowane. Pojawią się koperty do obsługi budynków i lokali. Jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. A teraz wszystkie samochody, które tu widzicie, które są zaparkowane, jak widzicie, znikną. Tylko i wyłącznie tu będzie przestrzeń dla lokali handlowych, dla ogródków, a te czerwone kółeczka to są właśnie słupki, które będą pojawiać się w tych różnych miejscach. Będą oczywiście wjazdy do wszystkich tutaj kamienic. Tam, gdzie są wjazdy do kamienic, będą pozostawione dojazdy. Natomiast wszystkie miejsca parkingowe z ulicy Brackiej znikną. I teraz pytanie jest, czy to dobrze. Z jednej strony dobrze, no bo faktycznie przestrzeń będzie tylko i wyłącznie właściwie dla pieszych, a tutaj ta ulica będzie przedłużeniem Placu Pięciu Rogów do Alei Jerozolimskich, które w przyszłości będą przebudowane podobnie jak ulica Świętokrzyska. W podobny deser. Mam na myśli, że samochodów mało właściwie i dużo przestrzeni dla pieszych. Ale trzeba pamiętać też, że mieszkańcy muszą mieć gdzieś zaparkować miejsca parkingowe. Dajcie znać w komentarzach, którą jesteście stroną. Jesteście za tym, żeby mieszkańcy mieli gdzie zostawić swoje miejsca parkingowe pod swoimi budynkami, czy żeby nie mieli i żeby było więcej przestrzeni dla pieszych z całej Polski, no i nawet świata de facto. Także tak to faktycznie będzie tutaj zmienione, jeżeli chodzi o ulicę Bracką. Trochę gorzej, de facto muszę przyznać, że aż tak ograniczenie miejsc parkingowych może niekoniecznie mi się podoba, ale wiem, że znacie mnie raczej z tej aspektu, żeby tępić kierowców jak najwięcej. Natomiast trzeba to też robić z umiarem, bo jeżeli w okolicy czyjegoś domu nie będzie żadnego miejsca parkingowego, nawet jeżeli ma na przykład samochód elektryczny, to trochę też według mnie mimo wszystko przesada. Nawet jeżeli w okolicy powstaje parking podziemny pod Placem Powstańców Warszawy, ale on nie będzie zarządzany przez Warszawę przez 36 lat, więc też trochę długo. Przy okazji przypomnę wam, że w przyszłości też planowana przebudowa ulicy Zgody, czy ulicy Zgoda i ulica Złota ma być w podobny sposób przebudowana i pod ulicą Złotą ma być w teorii parking podziemny. De facto ma być zlikwidowany ten tunel, który jest pod ulicą Marszałkowską, ale też nie wiemy, kiedy to będzie zrealizowane. Tak samo ulica Krucza ma być zrealizowana, ale podobnie nie wiemy, kiedy to jeszcze będzie zrealizowane, bo tam aktualnie odbywają się różne procesy, różne aspekty, natomiast cały czas tam są jakieś realizowane prace. Przynajmniej jeżeli chodzi o ulicę Kruczą. Natomiast pasaż Wiecha, jak wygląda, tak wygląda i tu się raczej nic nie zmieni w najbliższym czasie. Wiem, że chcielibyście, żeby na przykład wróciły te elementy, które zostały zlikwidowane jakiś czas temu. Kiedy faktycznie można było chodzić pod pasażem Wiecha i nie padał na was deszcz, no to raczej się nie zmieni. Nie zmieni się też to, żeby faktycznie tutaj było więcej zieleni. To też raczej niestety nie będzie zrealizowane. No cóż, tak to niestety jest. Czemu, ja może powiem, czemu zieleń jest potrzebna w takich centrach miast, pomijając to, że oczywiście wtedy mniej się nagrzewa cała ziemia i można chodzić na spokojnie w lato, kiedy jest na przykład palma, biorąc pod uwagę, jak świeci słońce, to też jest to lepiej dla zwierząt. A trzeba pamiętać, że ci mieszkańcy w okolicy na przykład mają psy i wychodzą z nimi na spacer. I czy te psy wolą chodzić po tym nagrzanym betonie, czy raczej po trawie? No, pomijając to, że tej trawy tutaj dużo raczej nie będzie po przebudowie ulicy Chmielnej, bo ta trawa szybko byłaby wydeptana przez tych wszystkich mieszkańców, no i turystów, którzy będą chodzić ulicą. Dobrze, to teraz przejdźmy do tego, jak może będzie wyglądać przebudowa i co faktycznie już się dzieje. To tak, aktualnie prace trwają na ulicy Chmielnej właśnie od 8 listopada. Rozpoczęło się od przebudowy gazociągu, to już się zakończyło raczej. No i później prace przy kanałach kanalizacji, które się znajdują 7 metrów pod właśnie samą ulicą Chmielną. To wszystko teraz będzie realizowane. Natomiast dojście do wszystkich posesji i do wszystkich lokali handlowych ma być utrzymane w trakcie całej tej realizacji. Jak oni to zrobią? Nie mam żadnego pojęcia. Ale również przejście po całej długości ulicy Chmielnej ma być pozostawione. To oznacza, że tutaj będzie musiał pracować ciężki sprzęt i całkiem duży, ale w jakiś sposób wykonawca będzie chciał tutaj utrzymać całkowicie cały czas możliwość przechodzenia. Zobaczymy, na Placu Pięciu Rogów udało się to zrobić. Jakimś sposobem, ale na Placu Pięciu Rogów mimo wszystko było trochę więcej tej przestrzeni. No zobaczymy, jak to faktycznie tutaj te prace będą realizowane i czy uda się na cały czas utrzymać przejście dla pieszych. Już nie mówię o dojeździe do posesji i do lokali handlowych, chociaż oni też muszą mieć dostęp na przykład, żeby dojechać nawet wózkiem widłowym, natomiast przejście dla wszystkich przydałoby się w tym miejscu. Kolejny aspekt, który trzeba poruszyć, to jest to, ile taka inwestycja kosztuje. I biorąc pod uwagę ostatnie inwestycje, o których opowiem na kanale, to de facto ta inwestycja jest dosyć tania, bo to jest tylko 20
2 miliony złotych. No ale no, oczywiście to też jest kolejna kwota, która będzie realizowana. Jakby to z Was był ciekawy, tak, to jest kolejna inwestycja realizowana w ramach nowego centrum Warszawy. Więc no to trochę tutaj tych prac będzie realizowanych. Będzie się to łączyć faktycznie w jedną dobrą, nową całość. Natomiast co z tymi budynkami? Bo budynków tu jest dosyć dużo. Teraz jak lecimy sobie trochę niżej, to zobaczymy. No część z budynków, znaczy mniejszej, większość budynków jest w opłakanym stanie, jeżeli chodzi o elewację. Część z nich jest w ogóle opuszczona, zabita dechami. No i czemu to tak wygląda i czemu nic z tym się nie dzieje? Problem jest taki, że przy części z tych budynków nawet nie wiadomo, do kogo należą te budynki. A jeżeli nie wiadomo, do kogo należą, to nawet miasto nie może współfinansować przebudowy tego budynku, czy po prostu odbudowy elewacji, bo nie wie, komu zapłacić. A jeżeli wejdzie na teren budowy, to nagle ktoś się pojawi i będzie procesowanie się sądowe z miastem. Więc w skrócie nic się nie dzieje, bo nawet nie wiadomo de facto, do kogo trzeba byłoby się tutaj zwrócić w tym temacie. Co jest kuriozum, co jest problemem, to powinno być rozwiązane, ale na razie nie ma żadnego światełka w tunelu, jeżeli chodzi o tą przebudowę. Jeżeli wszyscy właściciele by się nie znaleźli, zrzucili się nawet na wspólną jakąś społeczność, które po prostu były finansowane nawet to, żeby ta ulica wyglądała tak samo ładnie jak Nowy Świat, gdzie Nowy Świat po prostu jest może unormowany, nie wygląda zupełnie jak kiedyś przed wojną, ale przynajmniej jest to miejsce reprezentatywne, które jest też ładnie oświetlone zimą z tymi światełkami wszystkimi, no i o wiele lepiej wygląda niż ulica Chmielna, bo wszystkie budynki trzymają się kupy. Na ulicy Chmielnej niestety tego nie można powiedzieć. Więc w skrócie, odpowiadając na Wasze pytania, czemu ulica Chmielna wygląda tak słabo, no co może zrobić z miasto z budynkami, które nie należą do miasta. To może tak pokrótce, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Tymczasem tak wyglądały pierwsze prace, które się rozpoczęły w listopadzie 2023. I to by było na tyle z tego filmu. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, co będzie kolejne. Może w końcu pojawi się film pełen z przelotu nad całą trasą łazienkowską z moim komentarzem i opowiedzeniem o przyszłości, która jest planowana na trasie łazienkowskiej. Ale kiedy to się stanie, jeszcze nie wiem, bo muszę się do niego zebrać i zmontować. To jest dosyć długi film, no bo przelatuje de facto pół Warszawy. Tymczasem na ulicy Chmielnej pojawię się ponownie, żeby zobaczyć, jak tam wyglądają prace, jakoś w styczniu 2024, czyli za miesiąc. Cześć!